A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Księga Daniela, 1 rozdział, werset 9. Pozwól Bogu nie wstydzić się za ciebie. Jeśli chcemy być wierni, zawsze możemy liczyć na pomoc Pana. On jest Panem naszych okoliczności. A gdy odważnie opowiemy się za Nim ze względu na Jego chwałę, nie pozwoli, abyśmy zostali zawstydzeni przed światem. Tych, którzy mnie czczą, ja czcić będę, brzmi Jego obietnica z 1 Księgi Samuelowej, 2 rozdział, 30 werset. W opisanej w Daniela, 1 rozdział, 9 werset sytuacji, Bóg interweniuje na dwa sposoby w imieniu Daniela i jego towarzyszy. Najpierw kieruje ku nim serce Aszpenaza i to przypomina nam także historię Józefa z 1 Mojżeszowej, 39 rozdział, 21 werset. Następnie pozwala, aby stan fizyczny czterech młodzieńców uzasadniał ich specjalną dietę. Na płaszczyźnie duchowej niektórzy młodzi chrześcijanie mogą znaleźć się podczas studiowania na uniwersytecie podobnej sytuacji jak Daniel i jego trzej przyjaciele. Z ludzkiego punktu widzenia fakt powstrzymywania się od pewnych źródeł nauczania i kultury, postrzeganych jako niezbędne, może postawić ich w niekorzystnej sytuacji w stosunku do ich przyjaciół. Jeśli wyrzekną się ich z wiarą, będą mieli zapewnione boskie błogosławieństwo. Tak było w przypadku tych czterech studentów, którzy zdali egzamin z wyróżnieniem. Byli oni od tamtej chwili wiernymi świadkami Boga, podczas gdy o innych młodych mężczyznach uprowadzonych wraz z nimi do Babilonu nic, a nic więcej nie usłyszeliśmy ani nie przeczytaliśmy. I możemy to porównać z Psalmem 119, wersetem 98 i 100.